Panie pułkowniku, dowódca uroczystości, kapitan Majka, melduje pododdziały na uroczystej zbiórce z okazji wręczenia repliki sztandaru pierwszego pułku strzelców podhalańskich. Naród i żołnierz to jedno. Żołnierz pochodzi z narodu i jest jego dumą. Dziś, kiedy święcicie najcudowniejszy dzień w historii pułku, sami widzicie, że serca narodu są z wami, bo naród swoją armię kocha. Pana prezydenta miasta Nowy Sącz, Ludomira Handza. Pułk, który jest miłością i wszystkich ludzi pragnie uczynić uczestnikami swojej miłości, posłał na świat swojego Syna, aby spieszył z pomocą wszystkim ludziom. Pobłogosław także ten sztandar. Spraw, aby wszyscy, których ten sztandar jednoczy, byli wspólnotą pokoju i wzrastali ku Twojej chwale. Udziel pomocy wszystkim, którzy Cię wzywają i zachowaj ich od wszelkich niebezpieczeństw. Przez Chrystusa, Pana naszego. Amen. Pododdziały, baczność! Na prawo! Patrz! Potem sztandarowy, przed front szyjku, marsz! Pociąg sztandarowy, baczność! Do prezentacji sztandaru, marsz! Pociąg sztandarowy, dokona prezentacji sztandaru przed frontem szyku. Relika sztandaru pierwszego pułku strzelców podhalańskich została dokonana zgodnie z rozporządzeniem prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej po obozach i barwach państwowych oraz rozmiarach stowarzyszeń i pieczęci 13 grudnia 1957 roku. Rząd sztandaru wyjaśnia stronę stronę wykonany jest z białych kamień. Centralnie z obu stron naszyty jest czerwony materiał w kształcie krzyża kawaleryjskiego. Pozostałe białe fragmenty tkaniny tworzą na narożach pięcioboczne wydłużone pola sięgające kątem rogów płachu. W centrum adresu znajduje się złoty wieniec laurowy zremontowany w ośrodku srebrzystym orłem wzoru 1937 roku. Z wielkim wzruszeniem biorę dzisiaj udział w tej uroczystości. Patrząc na mundury naszych podhalańczyków, wiem i pamiętam, że jesteście i byliście elitą naszej armii. Gratuluję wam i cieszę się z tego, że tutaj jesteście. Chciałbym przy tej okazji podziękować polskiemu rządowi za zapowiedź powrotu naszych mundurów do Nowego Sącza. To dla sądeczan bardzo ważna sprawa. Dziękujemy za tą zapowiedź i mam nadzieję, że wkrótce zobaczymy nasze peleryny ponownie tutaj na stałe. Szanowni Państwo,
budujemy także takimi uroczystościami naszą tożsamość narodową. Pamiętajmy o tym, że ten mundur zapewnia nam bezpieczeństwo i za to Wam, żołnierzom, jestem wdzięczny. Dziękuję Wam w imieniu Sądeczan.